To 12.30, dzień na żywo w TVN24. Małgorzata Kukuła, dzień dobry i zapraszam. Już od dzisiaj wszyscy pełnoletni mogą się rejestrować na dawkę przypominającą szczepionki na koronawirusa. Są jednak warunki, o czym opowie Tomasz Mildyn. Tomku, dzień dobry. Jakie to warunki? W szpitalach zaczyna brakować miejsc dla pacjentów z COVID-19. Takie są sygnały od lekarzy. Łóżka bardzo szybko zapełniają się, przede wszystkim pacjentami niezaszczepionymi. Piotr Borowski sprawdza, jak sytuacja z łóżkami wygląda w województwie łódzkim. Piotrze, dzień dobry. Nowa minister klimatu i środowiska Anna Moskwa pojedzie do Pragi na rozmowy w sprawie kopalni Turów. Negocjacje mają się odbyć w najbliższy piątek. Udział mcha orędzia na Dzień Wszystkich Świętych. Na wygłoszenie go został wybrany arcybiskup Józef Dzięga, hierarcha oskarżany o tuszowanie pedofilii. Alicja Rucińska jest... Słowacy zamknęli szlaki w Tatrach. Już od wczoraj nie wolno poruszać się powyżej schronisk. Za złamanie tego zakazu grożą kary. Maciej Stasiński wie. My właśnie, Mariusz, mieliśmy okazję zobaczyć teraz te transmisje z kamerki i szczerze powiem, to się ogląda. Podobnie jak ogląda się nowy mural, który powstał na kominie tej dawnej ciepłowni. Mariusz Sidorkiewicz, bardzo Ci dziękuję. W dniu na żywo teraz informacje z zagranicy. Według służb prowadzących śledztwo po śmiertelnym postrzale na filmowym planie westernu Rust, nie wszystkie osoby, od których oczekuje się wyjaśnień, są chętne do współpracy z policją. Szeryf hrabstwa Santa Fe wymienia w tym kontekście m.in. Davida Hulsa, asystenta reżysera. To on podał pistolet rekwizyt Alekowi Baldwinowi, z którego to w czasie próby aktor śmiertelnie postrzelił operatorkę Halinę Hutchins i ranił reżysera Joela Souze. Śledczy próbują ustalić m.in. kto i dlaczego wniósł na plan filmowy ostrą amunicję, kto załadował pistolet i kto i jak go sprawdzał. Afganistan przed nadchodzącą zimą i rodziny, które sprzedają małe dziewczynki jako żony, żeby zdobyć w ten sposób pieniądze na jedzenie i opał. Human Rights Watch i ONZ alarmują, że po przejęciu władzy przez talibów widmo głodu wśród Afgańczyków jest coraz bardziej realne, a ceny w imię afgańskiej tradycji już płacą za to nawet 4-letnie dziewczynki. Przerażające doniesienia z Afganistanu, ale w nawiązaniu do problemu głodu na świecie, najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, gotowy jest przekazać 6 miliardów dolarów na rozwiązanie problemu głodu na świecie, jeśli ONZ udowodni, że ma plan, jak skutecznie wydać te pieniądze. W internetu dzień na żywo trwa w TVN24. Kolejne informacje już za moment. Prokuratorskie, ale też, jak wspominaliśmy, minister zdrowia zlecił przeprowadzenie kontroli sytuacji w tym szpitalu. Katarzyna Gozdawa. Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Nie zapominamy o sytuacji osób, które są tam teraz w lasach, które tam utknęły, a to, co wiemy na ich temat, wiemy od Straży Granicznej. My, dziennikarze, nie możemy tego sprawdzić, bo jest to teren stanu wyjątkowego i nie mamy tam wstępu, ale to, co dzisiaj usłyszeliśmy na konferencji prasowej sprzed siedziby Straży Granicznej, teraz podsumuję dla Państwa. Alarm klimatyczny w Glasgow, trwa tam szczyt COP26. Przywódcy państw wspólnie rozmawiają, jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery i zatrzymać katastrofę klimatyczną. W szczycie nie biorą udziału prezydenci Rosji czy Chin. Na szczycie są przywódcy, ale na miejscu w Glasgow są też aktywiści, także z Polski, którzy, jak sami mówią, pilnują, czy politycy spełniają obietnice. I tymi głosami z Glasgow kończymy dzisiaj dzień na żywo w TVN24. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. 15 na żywo już za moment.